Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. Kolejny odcinek znowu z Brodatym. Dzień dobry. I moi drodzy, jesteśmy teraz na orbicie. Byliśmy przed chwilą na takiej planecie egzotycznej, jak widzicie. To jest planeta egzotyczna. Ale powiem szczerze, tam nic ciekawego nie było. Było bardzo dużo oczywiście tych takich kostek do badań, dużo roślin. Tlen chyba schodził dużo, znaczy dużo, no chyba schodził wolniej po prostu. I burze co chwilę były dziwne. Ale zrobimy coś takiego, że spróbujemy jeszcze odwiedzić jedną planetę, bo na jednej nie byliśmy i nie byliśmy na tundrze. I właśnie teraz lecimy na tundrę. Broda, trzymaj się. Stary, żeby wrócić do naszej planety, to trzeba będzie, o kurcze, strasznie dużo będzie trzeba. Na tundrze nie byłeś jeszcze, nie? Nie, jeszcze na tundrze nie byłem. Dobra, no to tutaj już jesteśmy blisko i ja sobie wybiorę jakiś fajny region. Na przykład ten będzie taki. Ja już słyszę to po prostu. Czy tam będzie lód? Może być zimno, faktycznie. Uwaga, uwaga, przenosimy się. O! O! Patrzcie, jak to wygląda. Zobaczmy, jak tlen schodzi. Na razie jesteśmy podłączeni, więc tego nie sprawdzę. O kurczę, faktycznie, no patrzcie, jaka tundra. Ładne, nie? Fajne. Ej, no, jak to ładnie wygląda. Jest hydrazyna na dole, na wszelki wypadek. To od razu bierzemy. Ty, tu jest chyba ślisko. O kurde! Stary, driftem. No, zbieramy hydrazynę. O kurde, tu jest dziura. No, chyba żem ci podkopał trochę. Ty, co tam jest na dole? To chyba do kosmosu możemy wylecieć. A w ogóle, czego się dowiedziałem? Słuchaj, wyobraź sobie, że są małe planety, nie? I te planety oczywiście są wszystkie okrągłe. I ja sobie myślałem, jeżeli ja bym szedł w jednym kierunku cały czas, to bym zatoczył taki krąg, takie koło. I bym na przykład od domu wyszedł, szedł cały czas w jednym kierunku i bym wrócił do domu. Nie? No. I się okazuje, że jednak w tej grze to jest niemożliwe, bo podobno się na jakąś taką ścianę tam trafia, znaczy, że po prostu to jest niemożliwe w tej grze. Po drugiej stronie też jest hydrazyna, widzisz? Chyba, że ktoś sobie jaja robił, chyba. Jeżeli ktoś to sprawdził, to niech da znać. Ja hydrazynę już tutaj sobie uzupełnię. Czy planetę objechać się da dookoła, to jest pewne. Ej, a w ogóle te hydrazyny to ja mogę cały czas tutaj podłączyć, one już mogą być założone, że tak powiem. Jak masz stary pełen lądownik, nie, to możesz podczepić surowce na podróż, na przykład, na pierwsze budowy. Ja gdzieś uciekam stąd, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Wiecie co, na tym, tutaj to jest oczywiście roślinność jakaś i zbieramy w tym momencie organiczne surowce, ale na razie nie widzę tutaj szału na tych planetach, tylko ta planeta typu ziemskiego jest jakaś ciekawa. Chyba, że będziemy mieli większy prom, który pozwoli nam na przewożenie właśnie tych rzeczy do badań. To wtedy warto jest odwiedzać te inne planety, a tak to na razie jest dosyć biednie. Jest jakaś jaskinia tutaj, w tej jaskini nic za bardzo nie widzę. Strasznie duże połacie takiego zaśnieżonego terenu i na nim nic nie ma, chyba że się tutaj po prostu... O, hydrazyny jest dużo tutaj. Ja lecę, bo tlen schodzi dosyć wolno, wiesz? No zauważyłem, wolno. Wiesz co, może gdzieś dalej są jakieś rozbite stacje kosmiczne albo coś, bo to na każdej planecie mniej więcej są. Ja tutaj biegnę. Jest dużo hydrazyny. Okej. Okay. Widzisz nasz statek z daleka? Jeszcze nie widzę, bo się muszę odwrócić. Czekaj. Tu jest stare, bardzo wielkie wejście do jaskini. Ja widzę statek z daleka, widzę. No, widzę. Po drugiej stronie. Takie, że można samochodem wjechać na płasko. O kurde, tlen! Aaa, uciekam! Jednak tlen schodzi szybko, wiesz? Nie doceniłem pewnej rzeczy. Nie doceniłem srogości tej planety. 25% tlenu! Chyba umrę! No, jeszcze burza, jeszcze tego mi brakowało. Będzie walić kamieniami. Dusi się! Dusi się! Dusi się! Halo! Halo, broda! Gdzie ty jesteś, stary? Broda, duszę się!
Ja cię nie widzę, jestem przy lądowaniu. Szybko do... Oooo! Zajdzie. To już jest nieważne. A, jestem przy tobie. Wieje ostro. O kurde! Wali kamieniami. O nie! Nie, broda! A, jestem. Czekajcie! O kurde! Kamień nam przyleciał na tłum. O kurde, prawie dostałem! Nie wiem, czy widziałeś. No uważaj! Właśnie widziałem. Był blisko. Ale dobrze, że mamy kosmiczny hełm. Z kartonu, ale zawsze coś. Kurde, kamienie! Czekaj, dostałem SMS od stacji chyba badawczej, wiesz? Z jaką treścią? Kurde. Podejrzewam treść. Może to kurier kosmiczny, wiesz? Bo czekam na kuriera. Ja podejrzewam treść. Zostaniecie Dobra. Tutaj na zawsze. Miło było was poznać. Dobra. To ja bym proponował teraz tak, uciekać stąd, bo tu już chyba nas tylko śmierć czeka. Nie! Czekaj, bo ja tutaj padłem. Ja gdzieś tutaj padłem, wiesz, broda? No. Gdzieś jest plecak. X-a, wiesz? Ale nie mam X-a. Ja to padłem gdzieś blisko... A tutaj jest X, faktycznie. Dobra. Dobra. Mam. Jedrazynę. Jakby co, ja też mam dwie. Kurde, ja to wszystko wywalę sobie stąd. Dobra. Czemu nie mogę już załadować hydrazyny? A, bo to jest tak trochę zbugowane. Ty, czasami ciężko jest, chyba że dwa razy? Nie, jak przerzucić automatycznie do swojego plecaka, nie wiem. Ale zostawiam chyba ten malachit. Chociaż nie, zabiorę ze sobą. I organiczny też zabiorę. Dobra, spadamy stąd, bo mało tlenu znowu. Podłączam się. Dobra, ja już wsiadłem. No też siedzę. Lecimy. Co, wracamy? No, lecimy, zobaczymy. Ta tundra to tak ci powiem... Ty, ja tam widziałem stację kosmiczną przez chwilę. W sensie, wiesz, serio? Rozbity... Chyba, że taki lądownik jak u nas na planecie. A stąd nie widać z tej chyba perspektywy. Dobra. To musimy teraz się wznieść. I to jest tundra, słuchajcie. Oprócz tundry, to już chyba tutaj nic nie mamy. No to musimy poczekać, aż po prostu wskoczymy. Aż po prostu będziemy mogli tutaj przeskoczyć na tej orbicie, na inną planetę. I w ogóle ta nasza... Zobaczcie, jakie są wielkości tych planet w tym momencie. Ja oddalam maksymalnie, jak się da. To ta tundra jest dosyć duża. Dużą planetą była też ta sucha. Napromieniowana była chyba najmniejsza. I jeszcze ta typu jałowego. Nie, no jak teraz tak patrzę, to ta typu jałowego chyba najmniejsza była. Dobra, czekamy, aż nam przeskoczy teraz chyba egzotyczna. Ej, bo ja ci powiem, za tą tundrą już nie mamy żadnej planety. Na razie to są wszystkie planety, które chyba można tutaj zwiedzić. Ja już przeskakuję na następną. Na egzotik. Wiesz, stary, albo to jest układ wstępny, bo są zagadki. Ja na przykład nie wiem, do czego służy silnik rakietowy. A wiem, że jest. Dobra, to teraz czekajcie. Tu już jest, to jest ta tundra, co była. Nie, to jest egzotyczna, przepraszam. To jest napromieniowana, to jest tundra. No i nie mogę przeskoczyć, no. Musimy poczekać. A tu w ogóle na dole są gdzieś jakieś zaznaczone? To my jesteśmy? To może twoje znaczniki, te wiesz... Tak, z domu, no, z domu te znaczniki. I oczywiście czekamy, żeby znowu tutaj przeskoczyć. No, jest to troszkę uciążliwe. Przeszkadza nam to w podróżowaniu. Ale te planety musiałyby się przybliżyć do siebie. To jest egzotik. Kurde, wiesz co ci powiem, broda? Ja przede wszystkim na tym save'ie moim musiałbym odnaleźć, a raczej odkryć w badaniach właśnie tę ciężarówkę, bo ciężarówka jakie ma możliwości i większy prom? Czym się różnią? Ma więcej mocy. No.
I ogólnie jest po prostu lepsza, tak? Od łazika no podstawowego. Możesz zmieścić, tak? Na ciężarówkę, wiesz, możesz zamontować na przykład 3 siedzenia chyba z przodu da się zamontować, a nie 2. No. Więc możesz w trójkę no nawet jechać. No magazyny możesz zamontować, więcej elementów i tak dalej, no. Tak. Wskakujemy na promieniowaną teraz skakujemy, no. Na promieniowaną? Dobra, dajesz. No. Skakujemy, teraz jest napromieniowana, ale my nie będziemy chcieli tutaj lądować, bo tam lipa była totalna. Dobra, jeszcze raz, przeskakujemy teraz na suchą i dopiero wtedy będziemy mogli chyba... O kurde, sucha nam uciekła! A fuck. Czemu nam sucha uciekła? Przez pojazd, przez szybkę. Skąd ty to wiesz? Bo widzę. Stary, ja tutaj mam teraz najważniejsze zadanie, bo ja muszę złapać planetę, którą oczywiście mogę... Na którą mogę przeskoczyć. Jeżeli nie przeskoczy, to będzie Lipton. No, no, no! Wchodzisz już tu, wchodzisz przez ten krąg, ziomeczku. Dobra, to jednak wiecie co? Lądujemy na napromieniowanej. Ej, tutaj jest... O! Jakiś statek! Dobra, lądujemy. Widzę, jest taki rozbity statek, wiesz? Ale go i tak nie zabierzemy ze sobą. Ale nie no, zobaczymy co tam ciekawego. Może jakieś ciekawe są... Może inne minerały. To jest planeta, na której zawsze wieje. Dobra, ja czekam, aż mi się tlen uzupełni, bo mam dodatkowy zbiornik z tlenem. A, i hydrazynę od razu tutaj sobie umieszczę, bo się zużyła. Dobra, jest na full hydrazynę. Nie, jest full i już nie ma gdzie zaznaczyć. Dobra, tu w tym kierunku było chyba trzeba iść, wiesz? Tak mi się wydaje. Ty, ale tu jest słońce! Ja pierdzielę! I tu są te okropne rzeczy, bo tu byliśmy już. No, gdzieś w tych okolicach byliśmy. Fuj, ale tutaj... O, jest ten statek, ale ja nie wiem, czy to jest dobrze, że my się tak oddalamy. Chyba nie bardzo. No, bo tutaj nie ma żadnych... Tutaj nie ma nigdzie tlenu. Ja się trochę boję. Nie ma tlenu, ja mam, wiesz? Już? Bo ja nie mam zbyt... No to ja cię pozdrawiam, ty tu nie dojdziesz do tego. Ja muszę zobaczyć co tu jest. I wtedy dopiero mogę wrócić. Siedzenie jest. Aluminium. Organiczny. Tytan. I miedź. Dobra, spadam. I siedzenie jedno było, wiesz? Można było jedno siedzenie zabrać. Ja już, broda, wracam. Wracaj, przeżyj. No to jest prawda, planeta... faktycznie, bo dużo widzów mówi o tym, że jest zła optymalizacja i to jest prawda, bo przy przede wszystkim wchodzeniu w inne, na inne planety zmienia się całkowicie ilość FPS-ów. Czasami wystarczy, że jedna osoba dołączy do waszej gry. No i wtedy już jest strasznie, strasznie ciężko. Wiesz co, przede wszystkim lagują połączenia pojazdów i połączenia z bazą, czyli żeby zwiększyć ilość FPS-ów, to najlepiej jest wszystkie pojazdy, które są gdzieś w bazie zostawione, rozłączyć z bazą i postawić je gdzieś dalej od bazy, żeby one nie były połączone. No. Powiem ci, że zbiornik z tlenem jest mega przydatny, bo on chyba mieści drugie tyle co ten. On mimo, że nie jest taki wielki, wizualnie, to on naprawdę dużo pomieści. Dobra, lecimy stąd. Go. I jeżeli gra się na multi, to jest jeszcze jeden problem z graczami, którzy dołączają. To znaczy, tak, tak, osoby, tak, które dołączają do gry i wyjdą z gry, nie mają swojego ekwipunku. Więc wszystkie przedmioty trzeba albo wyrzucić na ziemię, albo poumieszczać. A, to tylko dotyczy tylko tego serwera, no tak. Przedmioty na sobie. Ale nie, to dotyczy, ale to mówisz, że dotyczy tylko zmiany serwera, czy nawet jeżeli na przykład powiedzmy zdiskonektujecie, to wtedy chcesz powrócić na ten tam gdzie byłeś, tak? Wiesz co, jeżeli się zdiskonektujesz i ponownie. Aha, albo no. Się rozłączy teraz z gry, to ja no. Się zrespawnuję przy najbliższym lądowniku, w którym byliśmy, w którym dokonaliśmy chyba save'a, ale bez swojego ekwipunku. I zawsze, na razie tak jest, zawsze wracasz bez ekwipunku. O, i to jest nasza planeta, i tu jest domek. Ja tutaj ląduję.
przyjeżdżamy, a tamten gościu, który nam wbił, ten Michael, czy jak on się nazywał, nam rozwalił bazę. Nie, a tam łazik widzę. O kurde! Na łaziku wylądowałeś, stary. Szalony łazik. No i w końcu jesteśmy w domu. Nie ma to jak w domu, zawsze najlepiej jest. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o rzeczy, które przywieźliśmy, to nie za bardzo. No, tam tytan, jakieś pierdoły, ale wiecie co, najważniejsze jest to, że wiemy, na które planety w ogóle... którymi planetami nie warto w ogóle się interesować. I szczerze, ta planeta typu ziemskiego jest na razie jedyną planetą, na której można się, że tak powiem, osiedlić i na której warto się osiedlać, bo... tutaj jest wszystko, jest dużo surowców, jest roślinność, jest taki całkiem spoko klimat. Wiesz co? Mi się wydaje, że bazę nie. warto no? budować na egzotycznej, bo tam jest od groma badań. Tak, ale właśnie, ale żeby tam zrobić bazę, musimy... Czekaj, musimy ten habitat zrobić, tak? I teraz ten habitat, czy można go zabrać na prom? No chyba nie. Chyba, że trzeba za... No nie, no musisz mieć habitat i chyba dlatego nie można założyć bazy. Czy na duży prom może da się załadować? Dwa promy małe, albo duże. No. Nie? No. Chyba. Coś się dzieje złego z moją postacią, samoczynnie chodziła. Teraz bym musiał zrobić sobie trochę... O, zrobimy sobie tutaj tego paliwa trochę na przyszłość. Ja mam jeszcze trochę, to zasilę do fulla, wiesz? Ale co ciekawe, bo ja chyba coś chciałem stworzyć... Bo ja chciałem coś stworzyć. Habitat. Nie, tutaj. Panel słoneczny to nie. Magazyn to już mieliśmy. Turbiny wiatrowe jeszcze. Świder! Stary, ja będę świdrował. To musimy zrobić tak. Bierzemy malachit. Malachit damy do przetapiarki. Czy do wytapiarki. Tylko tutaj nie mamy energii, więc musimy wziąć sobie panel. Podłączymy go. Bo na razie to jest bez sensu. Zaraz sobie zrobimy. Co ty tam włączyłeś? Co tam pracuje? Organiczny, wiesz, do generatora. A, spoko. Zrobimy sobie z wytapiacza i stworzymy nową rzecz. Chyba zrobimy ten świder, ale ten świder to się montuje na pojazd? Tak, wiesz co? Świder montujesz na przykład na ciężarówce albo chyba też na łaziku. Po prostu świdrujesz, tak? Czyli robisz dziury. Zobaczymy. Chcę to zobaczyć. Nie wiem, czy to na łaziku zbudujesz. Ale wiesz, że tego chyba się nie da zdjąć. Nie jestem do końca pewien, czy da się zdjąć. No to trzeba zobaczyć. No, wygląda dosyć ciekawie. Tylko jak go zamontować, mówisz? A, bo jeszcze musisz mieć ramię. Wiesz, musisz mieć dźwig. Ło, to ja nie mam. A tu dźwig to trzeba zamontować tutaj, trzeba. Trzeba podjechać samochodem, wiesz, pod fabrykę. Wiesz? W ogóle trzeba by, no właśnie nie, trzeba by było chyba specjalnie drugą fabrykę zrobić, bo jak ten prom się ruszy, to widzisz, to skończy jak ten prom. Czyli znowu się przewróci i będzie koniec. Patrz, Gigi. Zaraz ci pokażę tylko. O, gdzieś wsiadł gdzieś. No ja wsiadłem. Gdzie jesteś? Ja nie, no nie mów, że uderzysz. A nie, chyba, że ona wykryje cię tam. Najgorzej, że tu się cofać nie da, nie? Za bardzo. Ta fabryka. Tak? Teraz, no. Czekaj, stacja budowy pojazdów, nie wykryje, wiesz? Wydaje mi się, że to musi być ciężarówka chyba. Aaaa. Tak powinno złapać to ramię tutaj, nie? Z prawej, żeby była opcja budowania czegoś. Na tym, tak mi się wydaje. Zrobimy kolejne paliwko. Zabiorę ten samochód, uwaga, to ja. Dobra. Ja sobie jeszcze zobaczę jedną rzecz. Bo to jest bateria, przewody to nie, zbiornik mógłbym zrobić znowu, ogniwo zasilające, filtr, generator to już nie potrzebuję, nadajnik także nie, wiatrowskaz słoneczny, bateria, no to dobra, na razie nic nie ma ciekawego, no nic, trzeba by było po prostu wykonać kolejny łazik na przykład. Ewentualnie. Ale w ogóle łazik, nie, trzeba strasznie dużo badań robić. Mhm. Trzeba dużo badań robić i bo bez tego no niestety nie mamy jeszcze, nie mamy nowych rzeczy, nie możemy ich sprawdzić. Żywica, no żywica tutaj była, to jest organiczny. Wiesz, co tu w ogóle do magazynu sobie zrobimy, no. Wziąć tam na przykład drugi łazik zbudować, podłączyć do pierwszego, no. I pojechać po badania techniczne, takie wiesz, wynalazki. Mhm. I wynaleźć na przykład ciężarówkę albo duży prom. Ale to badanie techniczne z czego się bierze? Nie z roślinek? Nie, tylko z rozbitych tego. Stacji na przykład. Aaaa.
Bo jak weźmiesz taki kamień, nie? Badanie no. w formie kamienia, to na przykład dostaniesz surowce. Rozumiem. Dobra. Chyba słońce zaszło. Tak chyba jest. Ja kurczę. Ja bym pojechał tym łazikiem. Trzeba było drugi. Czekaj, co zrobić, żeby drugi stworzyć? A w ogóle no nie zrobimy, no bo tu jest zajęte miejsce ciągle. A może dlatego, że energii. A, to dlatego nie zadziałało, bo energia jest tu potrzebna. To stary nowy budynek trzeba postawić. Kurde. Ani mnie nie denerwuj. A coś ty to podłączył tutaj? Halo, schowaj to. Gdzie co masz, stary? To już nie można tutaj załadować. Chyba, że jakby ten panel usunąć. Ty. No i mam świder. A nie, da się ściągać ten świder, ale... Musi, co ten świder? No ale to... zamontowany, stary. No właśnie widzę, no bez sensu, nie? Ale wiesz, że jak masz, stary, ciężarówkę z jednym miejscem, na przykład z jednym siedzeniem i z dźwigiem, to tak jakbyś miał dwa miejsca, bo ktoś może na dźwigu siedzieć? O kurcze. No. Co, ja znowu zrobiłem salto. I znowu jestem pod ziemią. No, super. Stary, super zabawa. No, halo! Wbiło mnie w ziemię. No, czemu tak jest? Broda, zrób coś z tym. Wiesz co, zabiorę go stąd chyba. Spróbuj coś z tym zrobić. No, niestety się nie da też za... Mhm, dużo lepiej. Może wsiadaj, wejść w tylne siedzenie. No nie, no broda, ja nie wiem. Nie wiem, co z tym samochodem jest, stary. A może trzeba siedzenie zdemontować? Czekaj, ja wiem, co zrobić. Zdemontujmy to wszystko. A weź swoje siedzenie, aha. Weź swoje siedzenie w ogóle drugie, ono jest w bazie. No biorę. Nie da się zamontować tak jakby. Ja nie mogę zamontować na tył tego siedzenia. Wiesz co, może jest zlagowane, nie? No teraz można ale... siedzenie. No i teraz powinienem wsiąść. No i salto. Salto mortale. Spróbuj ty wsiąść. No teraz ja. No jest. Dobra, jedź, jedź gdzieś. Stary, jak rzucam, no. Dobra, jadę. Stary, lag testy. No tak to, moi drodzy, wygląda aktualnie. To jest pre-alpha i synchronizacja przede wszystkim podczas poruszania się pojazdami typu łazik, no niestety nie wygląda zbyt ciekawie. Znaczy, na razie ja siedzę normalnie na tobie, znaczy na łaziku. No i wygląda jakby było ok, tylko czasami gdzieś tak, wiesz, straci się synchro i wtedy jest lipa. No to ja sobie wyjdę stąd. No, energii brakuje już powoli. Jednak z samochodu chyba się nie regeneruje ta energia tak od razu. Nie regeneruje się tak. Czekaj, ja teraz spróbuję wsiąść. Połowę energii w no nie wytrzymam, no. Mam połowę energii. Znowu samochód poleciał. Wrócić albo jechać, patrz, tam w kierunku nadajnika, ja go widzę. Wsiąść do samochodu. Ty będziesz kierował. Ale ja nie widzę nadajnika, wiesz? O kurde, wleciałem w kosmos. No i mi chyba rozłączyło, wiesz? Serio? Tak, chyba tak. To ja może bym w końcu kiedyś wszedł do tego samochodu. Rozłączyłem. Nie no, stary, to jest nie do zrobienia. Kosmiczny łazik poleciał w kosmos. A jakbyśmy dali te siedzenia... Może faktycznie trzeba od czasu do czasu po prostu restartować grę. W celu zrestartowania tych mechanik różnych. Czy ty dołączasz z powrotem? Tak. Tylko, że... No. Musisz je udostępnić, wiesz? Czekaj, ja zrobię w ogóle coś innego. Wyjdę specjalnie do menu głównego teraz. Ja wam coś pokażę. I teraz wejdę jeszcze raz tak jakby na tego save'a. Zobaczymy, jak to nam się zapisało. Zobaczymy, czy to jakkolwiek będzie no, mogło pomóc, bo... Z tego, co ja ostatnio próbowałem, to zrobiłem coś takiego, że zrestartowałem całkowicie grę i wtedy już nie było problemów z pojazdem. Miejmy nadzieję, że usuną te błędy. Też oczywiście, jeżeli ktoś używa, słuchajcie, jeżeli ktoś kupił taką grę, niezależnie czy to jest Astronit, czy to jest inna gra w takim właśnie formie Early Access, Pre-Alpha i tak dalej,
to jeżeli widzicie jakieś błędy, to nie ma co narzekać, tylko specjalny jest mail zawsze gdzieś podany, albo jest forum nawet, jak widzicie tutaj, aby zgłaszać te błędy, bo właśnie po to są te wczesne dostępy, aby właśnie przekazywać deweloperom, nie? Informacje, żeby ta gra była ulepszona. No i teraz już działa dobrze, wiesz? To ja już w tym momencie się robię dostępny. Okej. I powinieneś już dołączyć tutaj. I od razu, wiesz, wróciły FPS-y fajnie. Wszystko fajnie działa. No i dobrze, że działa. Więc pojazdy też warto rozłączyć, tak? Jeżeli macie ciężarówki, na przykład trzy połączone, no, żeby sobie przewozić badania po całej planecie czy coś, to warto je porozłączać, tak? Żeby innym nie reagowało. A zobacz, czy świder możesz zamontować z przodu albo z tyłu, ale chyba nie, musisz mieć... Nie. Wiesz, tak mi się wydaje. Nie, do tego na pewno ramię będę musiał mieć. Ej, co to jest? Słoneczny? What the fuck? Dobra, możesz się odudostępnić na Steamie. Dobra, już jesteś, tak, w grze? Już lecę. No to spoko, to ja już to robię offline. Tylko pytanie, czy lecę do ciebie, czy lecę do siebie, bo też jest taki błąd, że... Mimo, że dołączasz jakby do gry multiplayer, tak, do kogoś, to ci dołączy, no, po prostu na nowego save'a. I właśnie chyba tak... No ja na razie cię nie widzę w ogóle. Nie lecisz nigdzie do mnie. No to chyba dołączasz, ale do siebie. Ja jadę tam, gdzie byłem, tutaj do jaskini, muszę znaleźć jakąś super jaskinię. Tak, dołączyłem sam do siebie. Aha, tylko jest sam do siebie, tak? Tak. O, piękny dzień już wstaje. Weźmiemy sobie panel słoneczny. To czy ja będę mógł zdemontować to? Panel ja zamontować. Telefon, dobra, spoko. To ja sobie jadę. Jedziemy na łaziku. Jedziemy gdzieś, gdzie, moi drodzy... A, jedziemy przed siebie po prostu, zobaczymy. To jest w ogóle jakaś roślina, którą próbowałem tutaj wyciągnąć, ale nic nie było tam na korzeniu. Wow. Dobra, jedziemy, jakaś daleka podróż. Na razie odwiedziliśmy kilka planet, no i ta jednak tutaj typu ziemskiego to najfajniejsza jest. Są chmurki, są roślinki. Brakuje mi tylko... O, tutaj mamy kolejną właśnie rzecz, chciałem powiedzieć, że mi brakuje. Tu mamy kolejne rzeczy do badania, zobaczcie. Można wysiąść teraz. Jakaś sonda się rozwaliła i można ją odkopać troszeczkę. I można tytan, o proszę bardzo, można sobie tytan wziąć. I na przykład wezmę tytan, oczywiście zamiast tego złożonego, bo za tytan dostanę więcej. Tutaj mamy organiczny i aluminium. No i co najważniejsze, można by było to odkopać, ale ja z tym nic nie mogę zrobić, bo mógłbym to podnieść? Nie, tego nie mogę podnieść, tego jest jakiś panel. Można by było przede wszystkim tu odkopać tą rzecz i wziąć na badania. Ja ją chyba wezmę. Ja sobie to wezmę i zrobię drugi łazik w ogóle, zaraz stworzymy. Niestety jej nie można tutaj w żaden sposób zamontować. Tak zrobimy. Ja sobie zostawię ten panel słoneczny, ale dobrze by było tutaj nadajnik zrobić. I sobie ten nadajnik zostawimy, że tutaj panel zostawiliśmy. I jedziemy do naszej bazy. Tylko w którym kierunku? A, w tamtym. Za chmurką chyba. No i to jest przede wszystkim, jak widzicie, to jest tutaj przewaga dwóch łazików połączonych ze sobą nad tym jednym. Zdecydowanie byśmy mogli więcej wtedy zabrać tych rzeczy do badań. Ale ja czuję, że ta rzecz, którą teraz bierzemy do badań, jest warta tego, warta zachodu. Czuję, że to jest rzecz, której mi brakuje. Czuję, że to jest jakaś ciężarówka do odkrycia, albo duży prom. Na 100%. Także ja teraz wracam do bazy i zaraz będzie wielkie badanie. Stary, co ty tam wieziesz, no, ciekawego? Stary, wiozę coś na badania. Aż wypadłem aż z tego. Wiozę na badania i drugi łazik musimy zrobić, ale nie wiem jak to zrobić, skoro tam cały czas prom stoi. Drugi budynek trzeba zrobić. No. Drugą stację. Może drugą stację. No, jedziesz. Kurde, ledwo energii mi starczyło, wiesz? Normalnie wyliczone wszystko. Wyliczone, bo nie miałem panelu słonecznego. Uwaga.
Biorę to na badania. No zobaczmy, co tam jest ciekawego. Wciągarka! Stary, wciągarka! Zaraz zobaczę, czy wciągarka to jest jako pojazd, czy jako rzecz z drukarki. Wiesz co, to jest rzecz z drukarki do pojazdu, też na ramię, takie domontowane, tak jak wiertło. Ale chyba możesz z przodu zamontować też wciągarkę. A zobacz. No, ja już zobaczę właśnie, tą wciągarkę zrobię. Może będziesz mógł wciągnąć inny pojazd albo coś. No, ty, fajnie to wygląda. Jak dosyć ciekawie. Dobra, biorę to. Zaraz zobaczymy. Ładujemy. O kurde. Jak tą wciągarkę się używa? A! Ty, używasz jej jak tak... O, no. Okej, okay, i co dalej? Można przyczepić ją, wiesz? Taki hak się przyczepia. A nie mamy energii. Tak, zapomniałem. Czekaj, weźmiemy sobie generator. Zrobimy sobie energię, bo jest noc. I teraz z generatoru. Generator. Dobra, weźmiemy sobie organiczne. A gdyby, stary, zgodnie z propozycją wyciągnąć statek z ziemi? Stary, jestem na smyczy normalnie z tą wciągarką. Byłem, zraczy się, bo się zerwałem właśnie. Żeby co zrobić? Wyciągnąć, stary, ten wrak statku, taki rozwalony z ziemi. Może się da. Może się da. Ej, wiesz co mi się wydaje, że ta wciągarka bardziej dotyczy... Znaczy... Czekaj, gdyby ją dać na przód, ale nie da się jej odwrócić, to dałoby się tak zrobić, no ale jak to strzelić tym? Jak tym strzelić w ogóle? Bo może chodzi o to, że można, wiesz, podjechać gdzieś wyżej, nie? No ale jak ja to przyczepię, to nie wiem jak tym... Czekaj, jeszcze raz. Weźmiemy tak, zrobimy. Na przykład chciałbym na górę wjechać. Ty, dobra, zaczepiłem. Albo inaczej. Na przykład wyciąganie jakichś dużych obiektów z podziemi bez wjeżdżania, nie? Na przykład, wiesz, zaczepisz badanie i wyciągasz to powierzchnię. No, dosyć ciekawa sprawa z tą wciągarką. W ogóle nie mam pojęcia. W ogóle nie mam pojęcia, jak to ma działać, ale spoko. Ale może ktoś napisze w komentarzu, to wtedy się dowiemy. Broda, ja na pewno bym musiał zrobić drugą część naszego łazika. Żywicy potrzebujemy. Wiesz co, ja bym proponował jedną rzecz. No. Wziąć, postawić dwa siedzenia na tym łaziku. No. Z przodu i z tyłu walnąć panel słoneczny, niech tam troszeczkę się ten panel odnawia czy coś. I zbierać surowce do plecaka. Żywice, złożony. Wszystko, co znajdziemy na nowy pojazd. Na przykład na ciężarówkę w przyszłości. No właśnie, jadę teraz po żywice gdzieś. Żywica tutaj miała swoje miejsce, ale już się skończyła. Jeszcze z tego, co wiem, to była tam dalej. A, to jest chyba miejsce na żywicę, zobaczmy to. Tak, to jest miejsce żywicy. Ona się tutaj respawnuje. Dokładnie tak. Oh yeah. To możemy wrócić teraz. Bo ja muszę zrobić drugie miejsce na... drugie miejsce. Drugi budynek musimy stworzyć. Wiesz, ewentualnie ja mogę, stary, polecieć w kosmos. Ty na tej starej platformie zbudujesz ciężarówkę w tą chwilę, ja wrócę z powrotem. Też tak może być. Można tak zrobić. Dobra. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ty nie jesteś na moim serwerze. Ty sobie gdzieś tam coś u siebie robisz, nie? Wiesz co, musisz się ponownie uruchomić na Steamie. To zaraz, moi drodzy. Ja tą żywicę. A, tu już żywicy brakuje. Ale plan generalnie jest taki, bo chcę jeszcze tutaj powiedzieć na koniec. Słuchajcie, jest taki plan, żeby zrobić drugi.
drugą stację budowy pojazdów, tak to się nazywa. I tą stację sobie tutaj, albo nie tutaj, może gdzie indziej. Może tutaj, żeby było więcej miejsca. Tą stację chcemy właśnie w ten sposób sobie tutaj zbudować. Ja chcę po prostu mieć miejsce na budowę kolejnych łazików, bo niestety tam mamy zablokowany przez prom. No i ten prom w sumie, no, da się przesunąć, ale to jest ryzykowne, bo potem ten prom się przewróci. No i jeszcze dużo przed nami, bo w tej grze jest... Na ten moment w tej grze nie ma zbyt wielu rzeczy do roboty, ale jeszcze i tak dużo rzeczy przed nami do odkrycia, bo przede wszystkim trzeba by było z tych innych planet te wszystkie badania zebrać, bo tam na 100% są jakieś ciekawe rzeczy, w tych kostkach przede wszystkim, bo to mnie zaciekawiło. Ale jeszcze na pewno pojazdy są jakieś, te świdry, to wszystko wygląda ciekawie i to oczywiście można testować. No i co jest najfajniejsze, to że jest opcja multiplayer, że można grać w koopie. To mi się najbardziej podoba, bo jeżeli taka gra by była na singlu, to dosyć szybko mogłaby się znudzić, a tak przynajmniej można z kimś coś powariować. Dobra, moi drodzy, kończę ten odcinek, dziękuję wam bardzo za uwagę. Ze mną był Brunaty, no, do którego link oczywiście znajdziecie. No i cóż, będziemy próbować. Myślę, że teraz po prostu coś fajnego porobimy i potem jakiś znowu raport wam zdamy tutaj na YouTubie, jak coś nowego odkryliśmy. Tymczasem do zobaczenia, cześć.